Dlaczego toksyczna osoba próbuje sprawić, żebyś myślał, że nie jesteś tak dobry, jak myślą o tobie inni ludzie, ponieważ w ich mniemaniu ich zdradziłeś? Szukali idealnego zaopatrzenia, zapasu czy służącego, który zgodzi się zrobić dla nich dosłownie wszystko, którego jedynym celem życia jest karmienie popaprańca, bez własnych ambicji, wymagań, oczekiwań, potrzeb. Marzeń, czasu, rodziny i wszystkiego innego. Toksyczni ludzie mają skłonność do myślenia magicznego, co oznacza, że często wierzą, że wszystkie ich problemy życiowe mogą zostać rozwiązane przez właściwą osobę. I myśleli, że Ty jesteś tą właściwą osobą, ale nagle odkryli, nagle do nich doszło, że jesteś zwyczajną osobą ze zwykłymi wadami, problemami, niedociągnięciami i co najgorsze, według toksyka, z potrzebami. Szumowina poczuł się rozczarowany. Bo przecież według Toksyka, jak można być tak zwyczajnym człowiekiem? Co gorsza, naprawdę oczekujesz od nich naturalnych, ludzkich rzeczy? Jak bardzo możesz być samolubny? Nie jesteś idealną bratnią duszą, za jaką brał cię Toksyk na początku waszej znajomości. I oczywiście dzieje się tak dlatego, że jesteś kłamcą i oszustem. Jak śmiecie przedstawiać siebie jako osobę idealną? Oszukałeś księcia, twoje tortury, a więc zniszczenie twojego poczucia własnej wartości, twojej pewności siebie, jest ich zemstą. A oni uważają, że jest to uzasadnione, ponieważ zdradziłaś, zdradziłeś toksyka, nie będąc doskonałym, będąc jedynie zwykłym człowiekiem. Jednak proszę, abyś pamiętała pamiętał, że to nie jest twój problem. Nikt nie jest w stanie wyleczyć toksycznej osoby. Wszystkie ich cele są egoistyczne. Nie szukają partnerstwa ani nie próbują stworzyć szczerej, prawdziwej miłości. Szukają osoby, która zrobi za nich i dla nich dosłownie wszystko. Oczywiście nie jest to w żaden sposób możliwe do zrealizowania. Z tego co widzą, okłamałeś ich, zmanipulowałeś i oszukałeś. Więc mają prawo obwiniać cię z tego powodu i z każdego innego. Zabierają wszystko krok po kroku i nic dla ciebie nie zostaje.